Bosmana dwudysobowo, Bosmana dwudysobowo, kajak wędkarski Morska TV prosi. O, jest! Informacja, twoje zdjęcie ryby płaskie zostało zaakceptowane, ocenione, 45 punktów przez sędziego. Aplikacja jest dosyć sprawna, szybko to idzie. Stanowisko numer 3, tutaj jest moja trójeczka. Jest hasło, jest login. Normalnie na live bym tego nie pokazał wam, natomiast no teraz chyba sobie mogę pozwolić. Z tego względu, że te zawody, jak wy to oglądacie, no to wiadomo, że się skończyły, nie? To nawet by wam nic nie dało, żebyście znali to hasło i ten login. Teoretycznie jesteście w stanie się zalogować na moje konto i wysłać mi jakąś rybę, że niby złowiliście ją. Natomiast jednego, czego nie macie, to miarki. Okej, a nawet jeśli ją macie, to nie macie miarki z tym oto numerem. Czyli nawet jak dostaniecie rybkę i byście chcieli ją na moje konto wrzucić, to nie da rady. Panie Olku, taka długa miara, zobacz, ta cię kręcę. Na długie ryby. A flądę kładziemy jasnym do dołu. Tak. Nie? No i ten czas tutaj z lustrą, bo na dzióbek musi dotykać lustrą. Do dzióbka lustra, do początku. Tak. I tutaj tak wyjdzie, jak wyjdzie koniec ogona. Zawodnik tak układa, robi zdjęcie tej ryby, zalogowany jest na telefonie, wysyła to zdjęcie do biura, ja tam to zdjęcie odbieram i je opisuję, że zawodnik, ryba jest flądra, długości 33,2 cm, jak ja na duszę akceptuj, idzie połączenie zwrotne do zawodnika, który ma potwierdzenie, rybę proszę wypuścić. Tak. Ryba została zaliczona. No i dobra, czyli to jest jakiś taki patent na to, na te nowe przepisy, które nie zezwalają na to przetrzymywanie ryby w wiaderku po prostu, nie? Tak, łowienie po prostu na żywej ryby. Ryba zmierzona właściwie w minutę wraca z powrotem do wody. To jest niezłe, dobra, a jeżeli ktoś ma słaby smartfon i ta kamera jest słabej jakości? Też dostałem już dzisiaj takie zdjęcia zrobione, od razu wiedziałem, że jest słabszy aparat, ale wymiar idzie odczytać. Idzie. Przy programie jest lupa, która dużo, dużo mi powiększa, także tam nie ma problemu. Dobra, co jeżeli nie dostawimy tą rybę do tego lusterka, no tam będzie trochę miejsca. Tak, jak będzie, nie będzie dzióbek dotykał to lusterka, ja taką rybę odrzucam. Robię przekierowanie zwrotne do zawodnika, zrób zdjęcie jeszcze raz, popraw. Aha. Jeśli on to poprawi i przyśle mi poprawione zdjęcie, to ja mu tą rybę zaliczę, nie? Ale to jak ja mam jeszcze wędki nieuzbrojone, to chyba raczej nie będę miał ryby na razie. To nie jest powiedziane. Mówimy do 20. No właśnie, tylko że wiesz co, ja z każdym gadam, zobacz i to już... 15.26. Czyli półtora godziny już po wędkach do wody. Dlatego ja tutaj nigdy na pudle nie będę chyba, co? Tak sobie gadamy o tej aplikacji, a trzeba by było sobie ją zainstalować. Ściągamy sobie ją bezpośrednio ze sklepu Play. Na tych naszych identyfikatorach mamy z tyłu hasło i login. Odpalamy naszą aplikację. Wstępnie wpisałem Morska TV, próbowałem sobie zrobić jakiś login i hasło swoje, ale no niestety się nie da. Czyli wpisujemy hasło 598. Tak to wygląda. Zezwolić aplikacji na dostęp do... Dobra, no to czyli chyba musimy udostępnić. Podczas używania aplikacji naciskam. I teraz możemy zrobić zdjęcie. Zobaczcie, leci nam jakiś tutaj czas u góry. Możemy zrobić zdjęcie. O, przypominam, że prawidłowe zdjęcie to takie, jak obok ryby na przymiarze widoczny jest identyfikator. Zobaczcie, czyli no jednak ten identyfikator musi być, aby podejrzeć wyniki Google. Dobra, następnie zawody, następnie klikamy nasze zawody Sea Fishing, a następnie jeszcze raz nazwę zawodów, napis obok logo. Xtra Marlin. Spróbujmy, zobaczymy, czy nam wyskoczy. Ok, mamy. Wchodzimy dalej. Co my tutaj mamy? Ok, pobierzcie naszą aplikację. Ok, to nie. Ale byśmy chcieli wejść na te zawody. Co tutaj mamy? Instrukcja zawody. Proszę bardzo, są zawody. Klikamy. 2024. Tak, rozpoczęcie sezonu koła mamy. Mistrzostwo okręgu czwarte. O, jest nasze Sea Fishing Verseli Master Poland. Naciskamy to. 20 osób już ma rybę. Ty, no to my powinniśmy już też kurczę działać, a nie tylko gadać. Jak złowimy rybę, dajemy ją do miary i zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Wyciągnęło się, zobaczcie, jest nasz haczyk. A flonderka?
no jest w dobrym stanie. To teraz ją trzeba zmierzyć i wysłać na aplikację. Zobaczmy, jak to wygląda po kolei. Odpalamy aplikację. Wcześniej już się do niej zalogowałem. Zrób zdjęcie ryby. Zezwolić, ok. Teraz tak, dokładamy tutaj ten pyszczek. Okidoki, tutaj kładziemy, o tak robimy. Ładnie, niech jest, niech jest czysto. Robię zdjęcie teraz tej rybce, tak, z góry, żeby była ładnie. Wstrykamy, pstryk. Ok, naciskam ok. Dobra, wysyłane. I teraz tak, zgłoś rybę, zgłaszam rybę. Naciskam i teraz co? W sumie nie wiem co, nic się nie dzieje. Zdjęcie zrobione. Czekam. Ok, zdjęcie wysłane poprawnie. ID zdjęcia 1, dobra. Co tutaj mamy? Mamy dużo informacji. Naciskam, żeby nam się to wyrzuciło. I teraz co? Pytanie, co teraz, nie? Bo mam tą rybkę, mam to zdjęcie tej rybki, cały czas widzę. No i czy mam wrócić? Bo na dole mam taki znaczek powrót. Spróbuję wrócić. Nie chcę wylogować, bo to jest do wylogowania sesji. Dobra, czyli czekamy. Czekamy, kiedy nam ją zatwierdzą. No, bo to ma działać szybko, słuchajcie, no bo ta ryba nie ma się męczyć, nie? No zrób zdjęcie, zrobiłem. Zdjęcie jest, jest. Klika na to zdjęcie, nic się nie dzieje. Okej, mam informację, że no wysłało się, nie? Ja bym to tak widział. Czekam na jakąś dużą informację, że ojej, twoja ryba została zakwalifikowana i wypuść ją do wody, nie męcz ją, chłopie. A ciągle widzę coś takiego, nie? Tutaj to jest nagrywanie. O, jest, cicho, jest. Informacja, twoje zdjęcie ryby płaskie zostało zaakceptowane, ocenione 45 punktów przez sędziego. Okej, okej, dobra, ciśniemy, czyli zamykamy telefon, bo to taki połamany telefon i wypuszczamy tego rybsona. Czyli bierzemy naszą rybkę, tak jak była przed chwilą, widzieliście, całkiem fajnie odhaczona. Na pewno nie ma haczyka w środku, więc sobie będzie jeszcze długo, długo żyć. Sprawdzamy. Idzie i poszła, ładnie płynie, zobaczcie. No i okej, jedna rybka jest, jak to wygląda w praktyce. Zobaczmy, jak to wygląda od strony sędziego. Dostaliśmy informację, że kolega Furman Dawid złapał rybę, oznacza tutaj ten czerwony dzwonek. Klikam na profil Dawida. Na profilu Dawida jest ta ryba, którą on przysłał. Jest tutaj ta ryba. Sprawdzam teraz, jak, czy prawidłowo jest, dotyka dzióbka, lustra. Dotyka. Jedziemy dalej powiększeniem i tutaj mamy koniec 34,8 bym ją dał, bo tutaj tak jest, 34,8 cm, 34,8. 34,8. Przy każdym takim zdjęciu jest położony identyfikator zawodnika. Wiem, że to on tą rybę złowił. Klikamy dalej. 34 jest zapisane. Robię edytuj. Wpisuję mu wymiar w jego profil. 34,8. Zaakceptuję to. Wybieram rybę. Co to jest za ryba? Jest to ryba płaska, flądra. Robię aktualizuj i ryba już została zapisana w jego systemie. I tak z każdą rybą robimy. Aplikacja jest dosyć sprawna, szybko to idzie. Nie ma żadnego problemu. Tak prawdę mówiąc, to pierwszy skumałem, że sędzia mógł mi nie zaakceptować tej ryby, bo nie położyłem przy tym mojego identyfikatora. Natomiast, no bo wiecie, był taki alert na samym początku. Natomiast no, zakwalifikował, jest ok. Każda miarka ma swój numer, więc tak w praktyce rzecz biorąc, to po tym numerze też mogą akceptować, więc może dlatego zaakceptował, nie? Natomiast jak złowię następną rybkę, no to już wezmę z identyfikatorem, ale człowiek o tym nie pamięta, nie? Jednak ten numer, który znajduje się na miarce, on powinien być wiążący, a nie identyfikator, nie? No,
Z drugiej strony nie wiem, czy sędzia jest w stanie nam wysłać taką informację, że zrób zdjęcie z identyfikatorem, nie? Bo słyszeliśmy od sędziego głównego, że no ma możliwość naciśnięcia, żebym zrobił jeszcze raz zdjęcie, nie? Tak jakby to zrobił, to by się skumał, że chodzi o identyfikator, no bo ogólnie zdjęcie było to dobrze zrobione, widzieliście, nie? No mucha nie siada, choć muchy były na łowcy. Okej, zrobiliśmy tą jedną rybkę, to sprawdźmy, czy w rankingu w jakiś sposób podnieśliśmy się do góry. Zobaczcie, wchodzimy na stronę normalnie przez www. Na dole macie adres, wybieramy odpowiednie zawody i tutaj patrzymy. No i tutaj Leszek ma już złowione tych ryb 8, a my dopiero pierwszą, nie? Potem mamy 6, 5, 4, no i okej, to lecimy, na którym miejscu? Kamiński macie, o, prezes Władek Team ma dwie, spoko, Studziński Mariusz. Pozdrawiamy Mariusza. Jacek Frączek, o, sprawdźmy Jacka. Jacek ma też dwie ryby, 33 cm największa. Lecimy dalej. Jestem na 23 miejscu. Mam jedną rybę, 34,3 cm. Tak została zakwalifikowana. No i słuchajcie, z tych pojedynczych ryb, no to spoko, bo tutaj widzimy 38 ktoś ma. To jest Dąbrowski Szymon. Natomiast na tą chwilę najdłuższa ryba, sprawdźmy to, najdłuższa, tutaj widziałem gdzieś 40, 39,5, zobaczcie, 43,4. Czyli no po tym widzę, tu 39 cm, po tym widzę, że na razie wchodzą same flunderki. No okej, czyli nie ma żadnej belony, nie warto się w tym momencie przerzucać na belonę. Fajna sprawa, taka aplikacja, bo zobaczcie, no dzisiaj akurat nie ma tej belony, bo to jest początek maja, nie? Ale jakbyśmy mówili tak w połowie maja, czy może pod koniec, to ta belona by była, nie? I w tym momencie, jak nie jesteśmy pewni, czy ta belona jest, no to możemy nastawić się na początku na flądrę. Patrząc na tę aplikację, widzimy, o, że ktoś spośród tych 64 zawodników złowił jedną belonę i w tym momencie mamy w aplikacji informację, aha, trzeba się przestawić i co najmniej jedną wędkę rzucić na belonę, nie? Fajna sprawa, co? No napiszcie, co o tym myślicie w komentarzu.